Dzień dobry. Witam Was niedzielnie. Już za chwileczkę, już za momencik, już się pokażę. Tylko jeszcze przedstawię Wam tego mojego ulubionego bluszczyka. Tak mi pięknie rośnie. Ale pięknie też rosną mi moje zielistki. Posłuchajcie, tutaj na tej lodzi, no jakieś mają, jest jakieś cudowne miejsce, zielistki, po prostu chociaż zielistki z reguły wszędzie rosną, ale też muszą, każdy kwiatek musi mieć miejsce do rośnięcia, takie, w którym, jeżeli gdzieś słabo rośnie, to należy go przestawić. Dzień dobry, kochani, godzina 6, niedziela, 6 rano. Zapraszam Was na poranną kawę. Jeszcze tak cicho, spokojnie. Wszyscy śpią, cisza dookoła. Witam, witam cały świat i kłaniam się niziutko. I tak pomyślałam, że w niedzielę rano jest to cudowny czas na tematy, które są w nas, które gdzieś tam jeszcze nam w głowie, znaczy jeszcze nam stukają, aby wyszły na zewnątrz, aby je wypowiedzieć. I tak są to dla mnie na tę chwilę przynajmniej takie tematy niewyjaśnione. No bo tak, nauka je nie wyjaśnia, no bo temat snów. Snów jest tak bardzo wiele. Takie temat, jeszcze ktoś mówi, że nie ma w życiu przypadków. No nie. I tak sobie pomyślałam, ile musiało zdarzeń być w naszym życiu, abyśmy tutaj dotarli. I to było jedno zdarzenie, drugie, trzecie, ale były też sny. Ale zacznę od tego snu, który bardzo tak był we mnie, który tak bardzo mnie wtedy przetrzeźwił, był dla mnie ostrzeżeniem. Jestem umówiona w sprawie współpracy, posłuchajcie, temat biznesowy, bo to tam prowadziliśmy taki, no jak to się mówi, biznesik i jest nowy kontrahent i już są rozmowy telefoniczne, tak, potwierdzenia i trzeba pojechać do Warszawy na spotkanie. No to jesteśmy umówieni, tak jadę, żeby to tak już jakby dograć, żeby móc zacząć współpracować. I tej nocy przed wyjazdem, posłuchajcie, druga w nocy, budzę się z krzykiem, siadam na łóżku, i jestem, no myślę, że słowo przerażona to bardzo jest właściwe. To byłam tak przerażona i słyszę to zdanie z tego snu. Nie jedź do Warszawy. Miałam jechać rano pociągiem. I posłuchajcie, to tak we mnie wybrzmiało, że ja przez 2 godziny chodziłam po mieszkaniu i posłuchajcie, i ja się po prostu bałam położyć. Ja się bałam oczu zamknąć. O tak, to taki miałam sen ku przestroce. No i posłuchajcie, jeżeli taka była sytuacja, no to rano zadzwoniłam, przeprosiłam, umówiliśmy się na inny termin i to już później dalej popłynęło, bo bardzo dobra współpraca była. Ale szukałam, no bo tak sobie pomyślałam, że jest ktoś, jest tamta strona, ta wyższa energia, która nas strzeże. Myślę, że też możemy powiedzieć, jest to pewnego rodzaju nasz anioł stróż. Tylko pytanie, czy to tak, czy to jest ten anioł? Ale dobrze, dlaczego jeszcze dokończę? Czego szukałam? Szukałam w gazetach, że może był jakiś wypadek, może się coś zadziało, może coś. I wniosek jedyny, jaki mogłam wyciągnąć, no bo tego nauka, tego, posłuchajcie, no kto to może wytłumaczyć, jak to jest z tymi snami. Dzień dobry, pomidorki, tutaj pomarańczowe, raz, dwa, trzy, były 4, jeden już zjadł. Kto to może wytłumaczyć? No właśnie, kto może wytłumaczyć, wyjaśnić, jak to jest z tymi naszymi snami. Później jest drugi etap. Gdy już współpracowałam w tej Warszawie wiele, wiele lat, pracą, bo to najpierw wszystko, cała przygoda tego mojego życia, bo to tak mogę nazwać, zaczęła się właśnie od poznania w takich ciekawych tych okolicznościach
tego kontrahenta, później, no właśnie, o widzicie, tutaj miałam taką przestrogę, ale gdy już wiele lat tam pracowałam, bo pracowałam ponad 10 lat, no tak, spokojnie, 10 lat to tam z nim w sumie pracowałam, ale nastąpił pewien moment mojego życia, że pomyślałam, że przecież można się do Warszawy przeprowadzić, można wynająć mieszkanie. I jest to mniej więcej rok 98. Zaraz się Wam podzielę z nami, które właśnie były związane akurat z moim tatą. I dlaczego mówię o nim? Bo to on mi się śni. Jestem u koleżanki Krysi, która była bardzo serdeczna i jeżeli mówi, masz Magda potrzebę, bo ja, posłuchajcie, jeździłam, dojeżdżałam codziennie z Radomia do Warszawy. I poznałyśmy się w pracy. I ona mówi, wiesz co, ja mieszkam sama na polach, tutaj przy polach mokotowskich i jeżeli byś potrzebowała kiedyś, mówi, możemy się dogadać, ależ oczywiście ja Ci, Krysiu, zapłacę, i byś potrzebowała się przenocować, to dzwoń do mnie. No, miejsce jest jak najbardziej. Ja mówię, ja Ci z przyjemnością zapłacę. Słuchajcie, są takie czasem dni, że nie wiem, jest zima, śnieg spadnie, jest jakoś, no jest jakaś taka sytuacja, a tutaj połączone przyjemne z pożytecznym, że można mieć takie miejsce, że nie muszę jechać tych 100 kilometrów, wracać, mogę u niej zostać. I właśnie to się dzieje u niej. Budzę się w nocy, siadam na łóżku i takie brzmią mi słowa, że... Bo posłuchajcie, dlaczego o tym mówię. Bo ja już tak, mieszkanie znalazłam i się wybierałam, żeby porozmawiać. Znaczy to tak, mam jakiś tam kontakt, gdzieś mogę porozmawiać, żeby zobaczyć to mieszkanie. I śni mi się wtedy mój tata i mówi, przyszedł do mnie w tym śnie i mówi, nie, to jest jeszcze nie ten czas. Tak w tym stylu, ja już w tej chwili nie pamiętam dokładnie tych słów, ale to jest w tym stylu, to jeszcze nie jest ten czas. I obudziłam się w tym śnie, znaczy w nocy, bo to tak, posłuchajcie, to po prostu ten sen miałam i się budzę w nocy i to tak. Siadłam i sobie myślę, no nie wiem, co robić tutaj, ona śpi, ja mówię, tutaj tak jestem u niej, ale to jest taka przestroga, którą czuję, że no, muszę wykonać. I tutaj sobie pomyślałam, dobrze, czyli nie robię więcej nic w tym kierunku, nie idę, nie zwiedzam tego, nie oglądam tego mieszkania. Zostawiłam temat w spokoju. A wracając do mojego taty, to tak było, że... Gdy odszedł na drugą stronę 23 października 1997 roku, to przez mniej więcej pół roku, słuchajcie, odszedł, no już cierpiał już taki, już tak to, też go całe to życie, tak, też miał ciężkie, posłuchajcie, ciężko pracował. I ta choroba go też tak przygnębiła, bo to było raczysko. I odszedł. I śni mi się kilka dni po pogrzebie, jaki zadowolony. To jest pełna świadomość, że jego nie ma, że odszedł. Że to nie jest tak, że śni mi się, że żyje. Znaczy, no on jest oczywiście w tym śnie, jest, tylko wiemy, że umarł. Wiemy, że jest po tamtej stronie. I jest zadowolony, uśmiechnięty. I mówi, jak jest mi tutaj dobrze, nic mnie nie boli. I taki był szczęśliwy. I posłuchajcie, znowu za jakiś czas znowu mi się śni. I ja w tym śnie z nim rozmawiam. Rozmawiam i zadaję mu pytania. I on mi na przykład jakieś tam pytanie odpowiada, po czym ja zadaję pytanie, mówię, tato, wiesz co, a tam w sprawie takiej jakiejś tam sprawy przyszłościowej. A on mówi tak. Uśmiecha się i mówi, nie mogę Ci odpowiedzieć. Nie mogę. No i bo to jest tak jakby nie czas dla Ciebie na tą odpowiedź. No i posłuchajcie, tak rozmawiamy i to się dzieje na przestrzeni pół roku. Ale w pewnym momencie, już tak właśnie gdzieś tam pod koniec, już tak w tym okresie tego półrocza, przychodzi do mnie we śnie z kartką, na której widzę, ja posłuchajcie, ja to do dziś widzę imię i nazwisko. Kartka była chyba w jedną linię i jest tak wypisane tych na imion i nazwisk. I mówi, wiesz co, to tu jest, tu są moi koledzy z wojny. Tata był w AK. Zamów mszę za nich. Posłuchajcie. Budzę się rano. No, dostałam bardzo jasny
no nie powiem, że rozkaz, ale bardzo jasną prośbę, bardzo konkretną. No jak mogę jej nie wykonać? No muszę tylko, dlaczego się śmieję, dlaczego o tym mówię, jaką mam, co mnie blokuje? No jaką mam myśl, która mnie blokuje? Jak ja to powiem temu księdzu? No dobrze, pójdę do kościoła, do to akurat, posłuchajcie, wtedy jak mieszkałam w Radomiu przy ulicy Struga, tam do kościoła przy Struga i tak mówię, no ale jak ja jemu powiem, że co, tata mi się śni? Zobaczcie, zobaczcie jaki to był też czas. Teraz możemy mówić, a to nam się śniło, a to nam się działo. Mamy, możemy w jakiś sposób też wyrażać te swoje opinie, dzielić się tym, co jest w nas. A wtedy, no, taki trochę miałam opór. No ale posłuchajcie, prośba to prośba ulubionego taty, kochanego taty. Ten mój tata był niesamowity, wspaniały. I posłuchajcie, i idę. Idę, pukam do kancelarii. Pani, w jakiej sprawie? Proszę księdza, ja to chciałam zamówić mszę. A za kogo? A ja mówię, za tatę. I tak zawiesiłam ten głos, a on mówi, ale tata żyje czy nie żyje? Ja mówię, no nie żyje. Aha, czyli jak miał na imię? No Kazimierz. Czyli, ale nie, jeszcze mówi, jest to istotne, że jest za niego i za jego kolegów z wojny. Bardzo proszę, proszę pani. Tu, posłuchajcie, msza się odbyła. I za jakiś czas przychodzi we śnie tata i mówi do mnie tak. Już nie będę ciebie tak często odwiedzał. Słuchajcie, to w ogóle... Ten sen to tak, jak to by było w ogóle wczoraj, jakby się to działo. To w ogóle nie uważam tego w ogóle za taki sen. To tak, jakby było naprawdę. Ja już nie będę tak cię tak często odwiedzał, bo idę na wyższy niebieski poziom. I posłuchajcie, to się tak dzieje. Dzieje się, że rzeczywiście przestaje mnie odwiedzać w tych snach. I jakie mam, no powiedzmy, posłuchajcie, mija rok, drugi, trzeci. I teraz już, gdy on raz, dwa razy w roku może do mnie przychodzi, to tak w zależności od sytuacji. I jeżeli mi się przyśni, budzę się rano i mi się przyśni, tata mi się śni, oczywiście zawsze mi się śni, że żyje, że rozmawiamy, że gdzieś jest coś, czy w domu, różnie tutaj akurat jest. I wtedy się budzę i mam od razu uśmiech na twarzy. Dlaczego? Bo wiem, że to cokolwiek, jakieś tam miałam problemy, o których myślałam, które mi tam siedziały gdzieś w głowie, one się rozwiążą. Tak jakby się temat, kończy się temat problemów w danej sprawie, prawda? W danej sytuacji, w danym jakieś tam zdarzenia. I też właśnie tak sobie przypomniałam, że jak wyjeżdżaliśmy za granicę, to ta ostatnia noc, bo ranośmy, nad ranemśmy wyjeżdżali, jak się obudziłam, i mówię do męża, no tak, tata mi się śnił. I to było takie potwierdzenie, jedźcie, wszystko będzie bardzo dobrze. To tak już z perspektywy. I tak, kochani, dzielę się z wami przy tej porannej kawie. W ogóle, posłuchajcie, kochani, witam bardzo serdecznie i kłaniam się niziutko wszystkich. Witam panie, witam panów. Aci, dzień dobry. Panie Łukaszu, dzień dobry. Mariola, dzień dobry. Violetta, witaj Violetto, witaj Urszulko, witajcie Beatko, witajcie tutaj po sąsiedzku w Polsce. Witam wszystkich, którzy mnie oglądają. Mówię, jak pomyślałam wczoraj, witam Polaków, ale witam wszystkich, bo może jest ktoś, kto rozumie, zna Polski, a niekoniecznie jest Polakiem. Witam panie Arturze. I tak posłuchajcie, tak wiele jest, o dzisiaj wymyśliłam, że w ramach tego, że nie jem słodyczy przez cały tydzień, no to w weekend jakiejś dobrej czekolady, bo to jest taka czekolada, solony, jak to jest? Solony karmel. Bardzo lubię ten smak. I rzeczywiście jakieś odrobinki soli są. I tak właśnie pomyślałam, że niedzielnie taki temat snów i temat snów i takich zdarzeń niewyjaśnionych, które gdzieś tam w nas głęboko siedzą. I teraz jest pytanie Sylwuniu. Dzień dobry, Anusia. Pozdrawiam Tatry. Was w Tatrach. I zobaczcie, jak wiele
wiele jest takich zdarzeń, informacji, które gdzieś są w nas, które zdarzyły się w naszym życiu, a nie jest to popularne, aby o tym mówić. Chociaż może się to robić coraz bardziej popularne, to znaczy wiele rzeczy, wiele osób zaczyna na ten temat mówić. No bo teraz tak, a propos na przykład jasnowidza. No, jasnowidz takich jest to osoba, która widzi, co się zadzieje, prawda? Która widzi przeszłość i przyszłość. I miałam taką, no tak mi się przyznała, taka babeczka. O, miała 90 chyba wtedy kilka lat. I spotkałam ją u mojej mamy na imieninach wiele, wiele lat temu. On przyszła, znaczy przyszła taka koleżanka mojej mamy, czyli córka, z mamą. Ta pani właśnie była jasnowidzką, tak? I ona tak popatrzyła na mnie i mówi: dziecko, ty masz problem z butami. I tak pamiętam, wtedy zatkało mnie. Ona tak, no dla niej to ja to byłam, no dziecko, no 30 lat, no to dziecko, prawda? Nie, nie, bardzo serdeczna babeczka. I już nie pamiętam, co, bo dalej dopiero później mamo, a co ta babeczka tak tutaj? Ona mówi, wiesz co, a ona to tak umie powiedzieć, co się zadzieje, umie powiedzieć, co było, co będzie. I ona powiedziała tak naprawdę wielką prawdę wtedy. Ja może już teraz już troszeczkę może jest inaczej, ale wtedy, w tamtym czasie, no naprawdę, żeby mogła kupić buty w tym sensie, że ja miałam problem, bo to tak, albo mnie gdzieś coś piło, albo mi coś gdzieś nie pasowało. I te buty, był problem, żebym kupiła sobie buty, które byłyby wygodne. O, tak podsumowując. I zobaczcie, jak wiele, wiele jest ciekawostek, bo sny to jest jedno. I tak jeszcze mi się przypomina, z czym się bym chciała z Wami podzielić. Gdy mieszkaliśmy w Bawarii, to tam w kuchni miałam taką sytuację i to nie raz, że czułam, że ktoś jest. To znaczy, no stoję, coś tam pitraszę czy zmywam i mam wrażenie, przychodzi, że ktoś stoi. No, a że tam mieszkaliśmy i tych osób, bo mieliśmy też wspólną właśnie kuchnię i tam ten ktoś oczywiście mógł być, bo to nie jest tak, że byłam sama w kuchni. To się odwracałam i nie było nikogo. I później miałam, jak to mi się zdarzyło, tak, bo tak, jak mógł ktoś przyjść, no ale jak nikogo nie było i byłam sama, to też mi się zdarzało. I zamyślę, kto tu tak, to taka, no ktoś jest, no odwracam się, nie ma nikogo. I wtedy mówię tak, tak przyszło do mnie, kim jesteś, jak mogę ci pomóc? No właśnie, a może potrzebujesz, żeby wysłać sobie troszeczkę energii, a może potrzebujesz, żeby cię zauważyć? No i to taka moja rozmowa z duchem, z energią, którą czułam. Kochani, życzę spokojnej niedzieli. Także jeżeli nie piłeś jeszcze, czy nie piłaś kawy, to zapraszam na poranną kawę. To pa! Jeżeli miałeś, czy miałaś jakieś takie doświadczenie, sen, coś, co gdzieś tam w tobie jest, gdzieś, a jeszcze nie zostało wypowiedziane, może masz możliwość podzielić się, może masz chęć, masz możliwość podzielić się w komentarzu. Może masz chęć, to proszę, zapraszam. To pa, do zobaczenia. Do zobaczenia wkrótce. O, posłuchajcie, słyszę, jak tu lata. No dobrze, mój zapylacz lawendy, no i pomidorków, bo tych pomidorków, posłuchajcie, no ten jest niesamowity. Zobaczcie, jaki tu, ile to tych pomidorów jest. Nie za wysoki rośnie, to dobrze, bo tutaj no, trzeba było powiązać. To pa!